zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że follow the science, czyli podążaj za nauką, czyli patrz się na naukę, ucz się z nauki, no to było jedno wielkie oszukaństwo. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No follow the science, no, czyli nauka, 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 medycyna, to wszyscy lewacy tłumaczyli, że trzeba wierzyć medycynie i nauce, no a teraz się okazuje, że to było jedno wielkie oszukaństwo. Cała ta panika, no to była John Hopkins, no to jest uniwersytet taki kliniczny, szpital uniwersytecki John Hopkins, oni mają bardzo dobre wiadomości na temat tych wszystkich zachorowań, to oni w 2019 roku już mówili, że te wszystkie niefarmaceutyczne podejście do pandemii może spowodować bardzo duże straty, no straty i społeczne, straty ekonomiczne. No i jak widać to było. W Ameryce w pewnym momencie 20 milionów ludzi przestało pracować. W Ameryce prezydent Trump, który w sumie takim ekspresowym trybem zorganizował te szczepionki, został usunięty z drugiej kadencji. Teraz jest nieustanna panika, ciągle jest przepychanka wśród polityków. No i oni właśnie ostrzegali, że te wszelkie zamknięcia, te restrykcje, te kwarantanny, no to będą robione z powodów socjalnych, z powodów politycznych. No i że to jest właśnie ta obawa wszystkich konserwatystów, że tak będzie i tak w sumie jest. Skąd to się wszystko wzięło? To się wszystko wzięło z tej opinii koleżu królewskiego w sumie z Anglii, jednego hochsztaplera największego, który Neil Ferguson, który mówił, że miliony będą umierały. W Ameryce straszyli, że będzie około 3-4 miliony ludzi umrze, czyli to jest około 1%, ponad 1% ludności. No i to wszystko było na podstawie symulacji komputerowych, na podstawie jakichś założeń, które tylko oni sobie wstawiali do tego systemu. No i nic z tego nie wyszło. Jak przewidywania ze 189 krajów, które Ferguson i jego grupa robiła, no to nic się nie sprawdziło. Najbardziej jaskrawym przypadkiem to jest Szwecja. Szwecja się nie zamknęła, no i tam umarło 13 tysięcy osób. No i to też nie wiadomo, czy z COVID-em, czy z powodu COVID-u. No, trzeba pamiętać, że w każdym społeczeństwie, no to jeżeli ludzie by żyli 100 lat, no to 1% tak czy inaczej umiera. No a ludzie nie żyją 100 lat średnio, żyją 70-80. Także procent ludzi, którzy umiera, jest 1 czy 1,5. No ale Ferguson i królewski koleż przewidywali, że w Szwecji umrze bez żadnej kontroli, bez żadnej ingerencji, no to umrze około 80-90 tysięcy, a z jakąś tam ingerencją umrze około 40-50 tysięcy. A oni nic nie robili, zachowywali się w miarę normalnie, tak jak każdy jakiś unikali kontaktów, no i jakoś to się wszystko rozeszło po kościach. W Ameryce też dużo naukowców ostrzegało. No były takie, podobna sytuacja, no to była z tą grypą hiszpanką, no to te lata 1916-1917, kiedy to przeleciało przez cały świat. Najciekawszymi badaniami właśnie były badania nad żołnierzami. W Ameryce było 120 takich baz wojskowych, no bo to wtedy była ta wojna, pierwsza wojna w Europie, to były te to jest inna sprawa, ilu Amerykanów zginęło w czasie pierwszej wojny światowej w Europie i też nie wiadomo dlaczego. W każdym mieście, w każdym większym mieście w Ameryce są pomniki postawione
ku czci pamięci Amerykanów, którzy tam zginęli. No ale na terytorium amerykańskim było 120 poligonów, 120 baz wojskowych, no i 99 z nich było zamknięte na klucz kompletnie, 21 nie było. No i wyniki, które do tej pory są stosowane, badane, analizowane, no to pokazały, że nie było dramatycznych różnic w tych bazach, które zostały zamknięte, a które nie zostały zamknięte pod względem chorobowym, no bo te wszystkie inne sprawy społeczno-psychologiczno-ekonomiczne, no to wiadomo, jak to jest. Przed marcem 2020 roku większość fachowców naprawdę przestrzegała przed totalnym zamknięciem. Te wszystkie totalne zamknięcia, to wszyscy fachowcy, nawet w tej dziedzinie epidemiologicznej, oni zdawali sobie sprawę, jakie są konsekwencje społeczne, psychiczne i tak dalej. W marcu 2020 roku ten Światowa Organizacja Zdrowia, to mieli spotkanie w Hongkongu, no w tym komunistycznym Hongkongu, no i oni byli przeciwko wszelakim lockdownom, zamknięciom i totalnym kwarantannom, które nie są, no oni mówili, że w zasadzie musi być podejście farmaceutyczne, czyli lecznictwo, szczepionki i tak dalej, że zamykanie same w sobie, no to nic nie pomaga. John Hopkins, który ma szerokie badania na ten temat, oni w 2019 roku już tłumaczyli, że w zasadzie politycznie może to być użyte. No i w Ameryce było to właśnie tak użyte. W 2006 roku Światowa Organizacja Zdrowia przestrzegała przed zamykaniem, przez kwarantannami, że jako to nie jest efektywne, to nie jest wydajne, tego nie potrzeba robić, a pomimo wszystko to zrobiono. Następny taki przypadek, no to było w Kanadzie, w Albercie. W Albercie, w Kanadzie wszystkie spotkania publiczne zostały odwołane, zamknięto szkoły, kościoły, koledże i tak dalej. Biznesy były pozamykane. No i tam statystyka była taka, że to w zasadzie nie wpłynęło za bardzo na całe te wyniki całej tej epidemii. W 1927 roku też była analiza przeprowadzona w Ameryce na temat tej grypy hiszpanki. No i w zasadzie poza jakimiś małymi miasteczkami, gdzie tam ludzie jakoś byli w stanie się odizolować i gdzie jest dużo mniej osób, no to jakoś to zadziałało, ale cała ta strategia nie zadziałała w dużych miastach. No, nie da rady tego skontrolować. Cały ten Ferguson z Koleżu Królewskiego w Anglii, no to jeden wielki panikarz. On po prostu nic, wszystko to, co przewidywał, no to było jednym wielkim idiotyzmem. Największym idiotyzmem, no to było to, że w 2001 roku przewidywał, że w Anglii umrze około 150-200 tysięcy ludzi na chorobę wściekłych krów. No on ogólnie sam się wściekał, kiedy inni fachowcy, inni lekarze mówili, że nie umrze więcej niż 10 tysięcy. No a umarło 180 osób, tak, także jego przewidywania nie sprawdzały się. Jego inne przewidywania też dotyczyły tej grypy ptasiej, nic się nie sprawdziło, tej grypy świńskiej i tak dalej, i tak dalej. Także no
Można powiedzieć, że to nie był fachowiec, a to wszystko w Ameryce zostało zbudowane na podstawie tego. Anthony Fauci też następny numerant. No, on na początku to jak były totalne restrykcje, no to kiedy to był? Styczeń 2020, kiedy w Wuhan tam po prostu zamknęli, wyciągali za włosy ludzi, którzy mieli jakieś tam kontakty, no bo na początku Chińczycy no to robili miejsca kontaktowe. Jak ktoś był chory, to się pytali, z kim się widziałeś. No i nie mówili z tym, i oni łapali całe te kółeczko, później te pierwsze kółeczko pytali się, z kim byłeś, ten, i z każdego kółeczka wyłapywali i trzymali ich tam przez tydzień czy dwa, no i to w sumie jakoś miało sens. Tyle tylko, że w Chinach no to byli w stanie wycisnąć informacje na temat 10-15 osób, które się kontaktowały. No a w Ameryce każdy statystycznie mówili, że to jest tylko jedna osoba. No i zdecydowali się zamknąć. Ale w Chinach nie było to efektywne. Anthony Fauci, no w sumie to on jest najbardziej płatnym pracownikiem budżetówki. On teraz ma ponad $500,000 rocznie. On poszedł do budżetówki w latach tam 60., kiedy miał być pobór do Wietnamu. No to on poszedł jako lekarz pracować za podatki wszystkich pracujących podatników amerykańskich. No i teraz jest ponad 50 lat tam. I w styczniu właśnie mówił, że w Ameryce nie będzie coś takiego możliwe, żeby było totalne zamknięcie, że on sobie nie wyobraża, żeby można było zamknąć Nowy Jork czy San Francisco. No a mimo wszystko zamknął to. No nienormalny, tak później najpierw to tłumaczył, że nie potrzeba maseczek, później, że jedną maseczkę, później, że dwie. Później mówił, że jedna szczepionka, później, że dwie szczepionki. Także nigdy nie ma końca. Ci fachowcy, no to jest po prostu wstyd i hańba. Wstyd i hańba dla wszystkich ludzi, którzy mają jakiekolwiek pojęcie o medycynie i statystyce. On jeszcze wtedy w styczniu też był w stanie powiedzieć coś takiego, że historycznie, kiedy zamyka się społeczeństwo, kiedy zamyka się naród, no to nie będzie miało dramatycznego znaczenia ze strony medycznej, ale będzie miało znaczenie od strony społecznej. To jest, jak się popatrzy na te dane statystyczne i patrzy się na te wszystkie sytuacje z 50 stanów amerykańskich, czy nawet 20-30 innych krajów, no to nie ma jakichś takich strasznych, dużych połączeń pomiędzy zamykaniem a jakimś normalnym życiem. No, na Florydzie większość stanów amerykańskich prowadzonych przez republikanów, te wszystkie tak zwane czerwone stany. No, dlaczego czerwone stany? No, czerwone stany nie dlatego, że są komunistami, tylko że czerwone stany, że w wyborach są pokazywane na czerwono. Konserwatyści w Ameryce są utożsamiani z kolorem czerwonym. Jak to się stało? No, flaga ma trzy kolory. Niebieski, biały i czerwony, w zasadzie red, white and blue, czyli czerwony, biały i niebieski. No jak wchodziły telewizory kolorowe, no to demokraci dzisiejsi, komuniści dzisiejsi, socjaliści walczyli rękoma i nogami, żeby nie dostać czerwonego koloru, no i dostali niebieski, a czerwony przypadł republikanom. No i w tych stanach republikańskich, no to środek, można powiedzieć, Ameryki, Floryda jest największym przykładem tego, że tam nie było takich makabrycznych zamknięć. No i ekonomicznie są lepsi, medycznie są lepsi i tak dalej. No to także, że no fachowcy się nie sprawdzili, fachowcy sprzedali się całej tej propagandzie, politycy wykorzystali, żeby Trump nie uzyskał drugiej kadencji. No, Trump doprowadził do tego, że te szczepionki zostały szybko wypchane, no ale to były dziesiątki, setki milionów dolarów z pieniędzy podatnika w sumie. 70-80% dorosłych w Ameryce jest zaszczepionych, ale to i tak nic nie, nie,
nie zrobiło, bo cały ten cel, do czego komuniści dążą, nikomu nie jest znany. Ludzie teraz, jeżeli chcą iść do teatru, na balet, czy na operę, czy do kina, muszą zakładać te maseczki, siedzieć w maseczkach, pomimo że przynoszą zaświadczenia o tym, że są zaszczepieni. Także to jest po prostu zamordyzm, to jest tylko chęć kontrolowania. No, tragiczne w tym wszystkim jest to, że 90% ludzi, którzy się nie zaszczepili, kompletnie się nie martwią tym, że zachorują. No, oni wiedzą, że choroba to jest w zasadzie grypa na sterydach, grypa na resorach, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że wszyscy lewacy, no to oni mają obsesję, pomimo że są zaszczepieni, to 90% zaszczepionych martwi się, że zachoruje i umrze. No także to widać ten stan umysłu lewicy i prawicy, komunistów i konserwatystów. Także to nie jest sprawa czysto medyczna, to jest sprawa ideologiczna, to jest sprawa polityczna, to jest sprawa kontrolowania i tak dalej, i tak dalej. Zdrowie dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Widzicie, co się dzieje, co się stało. No, całe te ostatnie 18-20 miesięcy to jest po prostu jeden wielki cyrk. Przekaz dla socjalistów, którzy głosowali na Bidena. Let's go Brandon, tak? No jeżeli słyszycie, co ten człowiek mówi, no to już chyba zdajcie sobie sprawę, że to jest po prostu kukiełka. To jest kukiełka, która przynosi wielką szkodę Ameryce. Zdrowia dla normalnych.